Nazywam się Tomasz Lenart, buduję właśnie dom. Wybraliśmy to miejsce, czyli miejscowość Niżowa w gminie Gdów. Bardzo nam się spodobała tutaj działka z ówczesną narzeczoną, obecnie żoną, Marzeną. I pomyśleliśmy, że tutaj będzie nasze miejsce na ziemi i tutaj wybudujemy nasz dom, nasz azyl. Termano polecił nam sprzedawca z dachów Prymat z Olkusza. On nas do tego namówił. Zastanawialiśmy się długo nad tym, gdyż no, koszt, cena tego też jest troszeczkę większa niż zwykłego ocieplenia wełny czy styropianu. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ chciałem zbudować ciepły dom dla rodziny i chciałem, żeby to było też zainwestować w ekologię. Jestem ja z Krakowa, uciekamy od smogu, że tak powiem, pod krakowską miejscowość. Dlatego chciałem właśnie, żeby nie palić w piecu, tylko mieć ciepły dom, być może nawet kiedyś z pompą ciepła. Termano było kładzione nakrokwiowo, na całym dachu. Jak widać, są dwa dachy, jeden nad garażem, drugi nad częścią właściwą domu. I na oba te dachy jest metodą nakrokwiową położone termano.